Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, witam was dzisiaj w pierwszym odcinku z American Truck Simulator. Niestety film sam z rozgrywki będzie troszkę obcięty, ponieważ wcześniej nagrałem około 10 minut sam początek, czyli samo otworzenie firmy, profilu oraz wyruszenie pierwsze z dostawą. Natomiast lekkie problemy, gra mi się skraszowała i po prostu plik się nie zapisał. Miałem nadzieję, że wszystko jest ok, natomiast no niestety popsuł się. Tak więc macie troszkę tej urywki ucięte, ale mimo wszystko to, co chciałem, to co najważniejsze, myślę, że wam przekazałem w tym odcinku, więc zapraszam was do oglądania. No i jeszcze szybka informacja, jeśli jesteście na naszym kanale nowi, no to zapraszam was do zasubskrybowania naszego kanału. No i tyle, trzymajcie się, no i miłego oglądania. Okej, jeszcze was na chwilę przepraszam, że jeszcze wam przerywam, jeszcze wam nie pozwalam grać, ale przed chwilą dostałem maila, właściwie dostaliśmy na naszego maila wiadomość od Kuby, naszego dobrego znajomego z IMGN, że podsyła nam jeszcze jeden klucz. Właściwie no, od nich pierwszy klucz, ale ja już swój egzemplarz dostałem od SCS z wcześniejszym dostępem. Teraz dostałem od nich klucz i stwierdziłem, że ten klucz powędruje do was. Więc dzisiaj, oglądając ten odcinek, gdzieś w pewnym momencie ten klucz się pojawi. Wystarczy cały klucz przepisać sobie na Steama, aktywować produkt i dzięki temu będziecie mogli już dzisiaj grać w ATS-a. Nie będziecie musieli czekać do dnia premiery. Mam nadzieję, że warto było jeszcze chwilę posłuchać mnie i popatrzeć na mój ryj, jak to się mówi, ale no taka informacja. No, musiałem wam to przekazać, tak? No więc miłego oglądania, szukajcie klucza, a na pewno znajdziecie i być może to właśnie wy zgarniecie klucz z możliwością aktywacji go, no i z możliwością grania już dzisiaj w American Truck Simulator. Okej, witam was ponownie. Mieliśmy mały problem, ponieważ mi się nie wiem czemu wyciszyły wszystkie dźwięki w ogóle, ale w każdym razie mamy różne formy dostawy, oczywiście tak jak wcześniej. Teraz mamy troszkę inne. Mamy taki wjazd pomiędzy przeszkodami, zwykły, bezpieczny wjazd przodem, no i pominięcie całości, więc najpierw... No dobra, spróbujmy sobie zrobić hardcora. Mam nadzieję, że nam się uda. Jeśli nie, to będzie ciężko. Aha, czekajcie, jeszcze miałem troszkę ATS-a. Boże, znowu będę się dalej mylił. Będę musiał troszkę go ściszyć, ponieważ Erwinka nie będzie słychać. Halo, halo. Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. Bardzo dobrze. No to wcale nie jest... Panie i panowie, to wcale nie takie straszne, jak tutaj nam pokazywali będzie to parkowanie. Jest o wiele łatwiejsze. Dobra, tylko wyprostować teraz. Okej. No i teraz po prostu ładnie zajechać i tyle. O, i patrzcie, panie i panowie. O, i patrz, pierwsze parkowanie w ATS-ie od razu udane. Hopie, jesteś z siebie dumny. Pokaż rezultat. Brawo. Połowa pierwszego levelu. Achievementu, ile dostałem. Boż, boż! Okej, okay, no dobra, no to teraz przydałoby się pojechać jeszcze jedną trasę. Nie wiem, ile wcześniej nagraliśmy, nie będę się przejmował w tym odcinku czasem. Bylebym się wyrobił, żeby go wrzucić wam dzisiaj, czyli wtedy, kiedy mogę go wam po prostu publikować już, ponieważ no my dzisiaj, czyli 29, możemy go już publikować dla was. Dostaliśmy po prostu jakby wcześniejszy dostęp. My jako youtuberzy, streamerzy i tak dalej. No i co, szybkie zlecenie jeszcze sobie weźmy jakieś. Jesteśmy, no dobra, weźmy sobie z tego Los Angeles do Las Vegas na przykład mamy. Czekajcie, cena według dystansu, tak jak zawsze braliśmy Plaster and Sands. Z Los Angeles do Huron. Kimorfem albo tu jest Peterbilt. Okej, okay. Weźmy sobie Peterbiltem teraz pojedźmy. Wcześniej jechaliśmy czym mówiłem? A nie wiem. Peterbilt i... Coś na F. I... Czekaj. Peterbilt i Kenworth. O właśnie, mi się te nazwy będą na początku myliły, bo zrozumcie. Ale postaram się jak najszybciej to ogarnąć. Dobra, odpalamy. No i lecimy. Lecimy kolejną trasę Las Vegas. Dobrze mówię? F6. Chyba dobrze mówię. F5, 5.
Los Angeles, Boże, do innej miejscowości. Dobra, wjeżdżamy z tej strony. Aha, mieliśmy wolne, ale z tej nie mamy. Kolega nas nie puści. No to teraz sobie wyjedziemy dopiero. Okej. No co jest? Czemu zahaczyłem? Aha, fajnie, opłot zahaczyłem. Hehe. Ale ciekawie. Ale ciekawie będzie. Czekaj. Teraz musimy wycofać to na prosto. Musimy wycofać na krzywo lekko teraz. I musimy pojechać sobie po prostu naokoło tutaj tej wysepki na środku. Wtedy nam się wszystko na pewno uda, ponieważ będziemy mieli przyczepę bardziej z prostej wyjeżdżać, z przyczepą bardziej z prostej wyjeżdżać, aniżeli no po prostu pod takim ostrym kątem, tak? Dobra. Już jest wszystko tak, jak być powinno. Ale chłopie, powiem ci, że jakie tu auta jeżdżą po drogach, to to jest normalnie... No po prostu I'm in love, nie? No bana chcesz? Weź idź. Idź ze stąd. No właśnie. Dobra, callbox. Lecimy tutaj, lecimy ostro. I no i panie, panowie, no pierwsza trasa, to jest coś pięknego. Coś pięknego. W ogóle, informacja dla was. Proszę was, właśnie, proszę, no, jeśli chcecie, to możecie śledzić naszego Facebooka, ponieważ jeśli wieczorem dzisiaj będę w domu, to być może zrobię dla was live'a właśnie z ATS-a. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, chcecie być na live'ie z ATS-a, to dzisiaj wieczorem, czytajcie po godzinie 9. Większość z was już zaczyna ferie i tak jest weekend, więc jeśli coś, to po 9 dzisiaj zaczynamy, zaczniemy i zrobimy już jakiegoś live'ika z ATS-a. Te auta troszkę w powietrzu jeżdżą, ale ta gra jest jeszcze do poprawy, strasznie do poprawy, więc nie czepiajmy się takich szczegółów, ale na pewno kilka rzeczy będzie można tej grze po prostu... wytknąć. O tak, tak to miałem powiedzieć. Czekajcie, bo tu mamy ograniczenie do 55 mil. No dobra, uznajmy, że będziemy jechali zgodnie z przepisami. 55 mil na godzinę. A ile to jest 55 mil na godzinę, to nawet nie wiem. Jakoś nigdy nie interesowałem się innymi... jak się mówi? Innymi... jednostkami o prędkości. Będzie gdzieś koło 90, koło 100, coś takiego, jak u nas. Aha, no to tak troszkę nie wygląda, tak jakbym jechał 90 w Edcie, ale okej, okay, no trudno. Skoro tak każą, to tak będziemy jechali. Nie będziemy jechali 90 mil na godzinę, bo to na pewno jest powyżej 150 być może nawet, więc tak troszkę by się nie zgadzało. Dobra, znawiamy tempomacik i lecimy dalej. Lecimy dalej po prostej. Powiem ci, że mapa wygląda naprawdę pięknie. Jestem ciekaw, jak rozwiążą zagadki, tak to nazwijmy, z innymi stanami. Chodzi mi tutaj między innymi o stany, gdzie są te kaniony. Jest ten wielki kanion. Colorado, dobrze mówię, Colorado. Sam stan Nowy Jork, samo miasto Nowy Jork, jak zrobią na przykład. Bo to niestety, ale te miasta są dosyć biedne, jeśli chodzi o, już, może nie tyle już szczegółowość, ale to już było nawet w tym, w Etsy oczywiście. Tak jak mówię, nie chodzi już o tą samą szczegółowość, że nie wiadomo, jak ma być odwzorowane, ale żeby troszkę więcej stacji było w tych wielkich miastach, a nie 2-3 stacje, aka po prostu miejsca odbioru i dostawy załadunku, no i to wszystko. Tak na przykład Nowy Jork, Los Angeles, takie miasta wydaje mi się, że powinny być dosyć bądź bardzo duże. No ale dobra, zobaczymy po prostu, jak rozwiążą też całą sprawę z ATS-em. Co tu będzie się działo, jak ta gra będzie się rozwijała, co będą chcieli tutaj nowego wrzucić, jak szybko będą nowe stany dochodziły, w jakiej postaci, czy to DLC, czy to update'ów zwykłych. Czekamy, jak na razie czekamy. A może po prostu trzeci stan dojdzie po premierze, czyli po drugim czy po trzecim lutym. No może tak być. Bo może tak być właśnie, że... Bo miały być na początku 3 stany, mamy jak na razie 2, więc może być, że po prostu trzeci stan dojdzie dopiero po premierze takiej oficjalnej. Dodatkowo jeszcze jest... O kurde, ale ładne te takie pit stopy, tak to nazwijmy. Też fajnie to wygląda, ci powiem. Empty. No, to wygląda. Typowa Ameryka taka troszkę, no. Samochody tutaj ładnie ciskają obok mnie.
Ładnie, mi się bardzo podoba. Jestem po prostu tak podjarany, że normalnie masakracja. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo. Erwinek oczywiście dzisiaj już mi truł dupę, żebym konto pożyczył, ale nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej kolega, opcji, kolega. Ja dzisiaj tutaj przejmuję, że tak powiem, ATS-a i nie ma opcji. Po prostu, no jaram się, Boże, ludzie, uwierzcie mi, że jaram się tą grą, no niemiłosiernie. Jakbym jeszcze tą kierownicę cholerną miał, no ale pomijam, dobra, trudno, nie mam. Gram na padzie i tak jest bardzo dobrze. Dobrze, uwierzcie mi, jeśli nie stacie was na kierownicę, bądź jeśli nie macie kierownicy, a nie chcę wam się kupować również kierownicy, a po prostu macie pada zwykłego od Xboxa czy od PS-a, możecie użyć te pady do grania w ATS-a czy w ETS-a i uwierzcie mi, że jakoś za wiele, że tak powiem, nie stracić. Wiadomo, troszkę to uroku traci, ale wydaje mi się, że nie aż tyle, żeby nie wiadomo dlaczego nie można byłoby tak grać. Więc jeśli ktoś by chciał, to po prostu, no polecam, podpinacie sobie kablem, pobieracie specjalny program, który, dzięki któremu po prostu te pady wam działają. Chyba że macie, tak jak ja, wersję pada do Xboxa z... Okej, czekaj. Wersję pada do Xboxa z tym urządzeniem, tak to nazwijmy, do komputera, dzięki czemu pad działa bezprzewodowo. No to macie naprawdę high life. I uwierzcie mi, że na padzie równie dobrze i równie przyjemnie i równie fajnie można grać w gry typu ATS bądź ETS, więc no bajka, ja się jaram, po prostu się jaram. Jestem w ogóle ciekaw, ile jest rodzajów ładunków, a nawet sobie za chwilę to zobaczymy tam w katalogu, czy jak to się nazywało. Okej, mamy Harton. Harton to jest taka, w sumie to jest fajne, bo jest wiele takich miast, znaczy wiele, jest troszkę takich miast dużych, nie wiadomo jakich. Ale czasami z autostrady zjeżdżasz po prostu na miasteczko wielkości, nie wiem, mojej wsi i po prostu tu musisz się rozładować, nie? I stoisz tam naprawdę na środku autostrady. Tu byśmy musieli zaparkować. No dobra, weźmy sobie plus 90 expa, zawsze to jakiś tam exp dodatkowy jest. Dobra, tylko teraz zobaczmy, jak tu możemy w miarę logicznie do tego podejść, logistycznie podejść. Okej, czyli musimy sobie tutaj pojechać tak o. Patrzmy tylko w lusterka, żeby... Właśnie, nie zablokować się osób, co już zrobiłem. Okej. Kręcimy w drugą stronę. Okej, to polecimy sobie od tamtej strony i tam zawrócimy. Crops. Okej, i tutaj zawracamy bardzo ładnie. Okej. Okej, prostujemy teraz. Okej, nie no dobra, jeszcze wyprostujmy troszkę, jeszcze trochę podjedźmy do przodu. Okej. I teraz można praktycznie, że jechać non-stop do tyłu. Dobra. Aha, czekajcie, bo to trzeba tam za ten wózek wjechać. Dobra, my sobie poradzimy. Okej. I patrzcie to, jak to się... Jak się parkuje w ATS-ie. Normalnie... Jestem mistrz kierownicy. Chobie tak perfekcyjnego parkowania to nawet nie miałem w ETS-ie, nie? Pierwszy poziom, okej, zdolności są takie same, czyli niebezpieczny, długodystansowiec, ładunek wysoki, delikatny, dostawa na czas i oszczędzania. Oczywiście na sam początek sobie weźmiemy, chociaż nie, no długodystansowiec tak naprawdę jest na razie za bardzo niepotrzebny. Chociaż kilka poziomów możemy sobie zastosować tutaj. Mamy maila, więc weźmy sobie, odczytajmy go. Oczywiście nowa ciężarówka do marki Kenworth na sprzedaż. Dealerzy. Jak na razie mam tylko Kenwortha w Los Angeles odkrytego. I mówię, jak na razie jest bardzo mało tych modeli ciężarówek, ale zresztą zobaczmy sobie, pójdźmy do, odwiedzimy wybranego dealera i zobaczymy, jak to wygląda. Nie, 5, o kurde, jest 5 Kenworthów, okej. W sumie jakoś za wiele, chociaż czekaj, porównam sobie. 220 galonów, 150 galonów, mocą również się różnią. Od 370 koni do
550, więc w sumie kilka tych ciężarówek jest, ale są tylko dwie marki. Jest tylko Kenworth oraz Peterbilt, ale mimo wszystko jest ok, naprawdę jest ok. Dobra, no co, weźmy jeszcze jedną mapkę, jeszcze jedną trasę. Ale powiem ci, że jest dużo takich dróżek pobocznych, żeby tutaj w ATS-ie dobrze odblokować całą mapę, w 100% odkryć, zwiedzić, to powiem ci, że naprawdę będzie hardcore. Chyba że będą po kolei stany dodawali, no to wiesz, po stanie będziesz sobie to odkrywał, ale tak żeby na raz wszystko, to byłoby hardkorowe. Dobra, weźmy zlecenie szybko jeszcze. Weźmy tym razem z Huron. Mamy do albo Barstow, Oxnard, albo Carlsbad. A weźmy sobie do Barstowa, okej. Okay. Barstow, Kalifornia również. Jeszcze nie wyjechaliśmy z tego stanu. Chciałbym wyjechać ze stanu, zobaczyć jak wyglądają w ogóle przejścia graniczne. Graniczne? Jakkolwiek to nazwać w sumie. Chodzi o te przejścia między stanami. Jak to wygląda? Czy po prostu jakoś się zmienia? Okej, czyli mogę już wziąć na kredyt. O kurde, szybko coś w tym ATS-ie przyznają kredyty. 100 tysięcy mogę wziąć. A ciężarówki kosztują ile? Nie odwiedzę teraz, dobra. Dojedziemy trasę i zobaczymy, pobawimy się tym. Powiem ci, że naprawdę szybko, bo przecież w ETS-ie pierwsza możliwość kredytu było można chyba, dostawało się chyba po czterech? Nie, po trzecim poziomie. No jakoś tak. A tutaj? Nie, no wcześniej dostawałeś. Mówisz? Ja no, kojarzę, no, przecież, że dopiero po trzecim poziomie było. Chyba że po trzecim poziomie był ten największy kredyt. Może tak wcześniej być. Wcześniej się dlatego dostawało. Robiło się dwie trasy i zazwyczaj już było, tylko że kredyt był za mały wtedy jeszcze. No to może być, że był właśnie ten najmniejszy kredyt, znaczy najmniejszy, ten prawie największy, a on praktycznie nie wystarczał na nic. No ale dobra, w każdym bądź razie tutaj już po pierwszej dłuższej trasie dostajemy normalnie opcję kredytu. No i teraz będzie ciekawie. Teraz będzie ciekawie, ponieważ nie będziemy jechali się autostradą, a będziemy jechali dróżkami pobocznymi. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to w ogóle będzie się kupy trzymało. No i czym nas tutaj ATS zaskoczy, tak? Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw. Zobaczmy. W ogóle teraz to będziecie mieli high life normalnie. Jeden odcinek ETS-a w tygodniu, jeden odcinek ATS-a w tygodniu. No, czego chcieć więcej? Okej, okay. Callbox. Ile tu mamy? 55 mili, ale to raczej nie na tej drodze. Dobra, autobus nie skręca. Ustawmy na 30 mili na razie. Chociaż nie, no dobra, autobus się rozpędza, to lecimy. W ogóle też nie znam oznakowania amerykańskiego, więc czasami może być tak, że po prostu nie wiem, jakiś znak będzie coś tam oznaczał, a ja nie będę wiedział w ogóle o co chodzi. Ale mam nadzieję, że aż takich przypadków hardkorowych nie będzie. Rozpędźmy się do tych 55 mil, bo tyle pozwala. Cały czas. No typowe rancha po bokach. Typowe rancha, po prostu sady, rancha, byki, krowy. Wszystko to, co w Ameryce można zauważyć. Jest po prostu awesome. Jest awesome. Jeszcze jak czasami z czasem potwierają te kierowca. Potwierają te farmy, które będą ewentualnie mogły również coś do siebie jak gdyby chcieć. No to będzie po prostu poezja, chłopie, powiem ci. Będzie czysta. No i kolejna wiadomość jakaś. Tym razem nie wiem od kogo. Ale dobra, weźmy sobie pauzę, zobaczymy maile. O, poszukiwani kierowcy z własnym sprzętem. Okej, okay, chcą, żebyśmy im dostawę zrobili, ale my na razie się tym nie interesujemy. Na razie mamy innych dostawców i nie mamy sprzętu przede wszystkim swojego. A wy chcecie kogoś ze własnym sprzętem. Dobra, 50 mil i hejo. Okej, okay, teraz wjeżdżamy już na autostradę. Tutaj o pierwszym wjazdem, więc trzeba zwolnić. W callboxa nie przydzwonić. Okej, okay, udało się. No i lecimy. Lecimy, panie i panowie. O, kampery nawet jeżdżą. No, chopie, no żyć nie umierać. Boże, traki. Dziwne jest to, że tu nie ma czegoś takiego jak w Polsce, czy w Europie w ogóle,
tych pasów takich, które, dzięki którym możemy się rozpędzić i wjechać sobie między jakieś ciężarówki. Tu od razu mamy wjazd na pas i tyle. Wiadomo, po poboczu można sobie jechać się, że tak powiem, w pewnym momencie dopiero wbić, ale no ale jeżdżąc zgodnie z przepisami, chyba że nie wiem, o czymś na przykład kierowcy w Ameryce przejeżdżają przez te linie i dopiero się wbijają jak mogą, że tak powiem. Kolega obok, już widzę, ma bardzo ładny ładunek, jakąś kopareczkę. Jedzie pewno gdzieś do kopalni. Ciekaw jestem w ogóle, jak ruch AI tutaj działa. Żeby się zaraz nie okazało, że typek będzie po prostu we mnie skręcał, nie? Ale dobra, raczej nie skręci, bo ja tu zjeżdżam. Dobra, no i co? I kolejna część drogi. Taka wiejska, typowo wiejska. A wręcz bym powiedział wsiurska. Dobra, tu trzeba się rozglądać oczywiście, lewo, prawo, bo tu jest single player. No i tutaj może no, w każdej chwili ktoś się z boku wyjechać. Okej, jeśli chodzi o wyjazdy i ustąpienie pierwszeństwa, to naprawdę, jak na razie, ruch AI wydaje się całkiem okej. Nie chcę się nigdzie ani wcinać, ani nic, więc w sumie jest naprawdę na plus. Burgery oczywiście po boku. A czy po boku, na poboczu. Okej, rozpędźmy się do tych 30, właściwie zwolnijmy. Bo kamperem i tak dalej i tak jedzie tylko 30. Okej. Bakersfield. Czy my tu mamy? Nie, tu nie mamy dostawy. Ale przez Bakersfielda przejeżdżamy. Bardzo ładne miasteczko również. To jakaś firma, czy inna fabryka. Tutaj jakiś hotel. Jakby hopie te wszystkie przejazdy pootwierali, jakby było można po tym jeździć, to normalnie byłbym w niebie, nie? Okej. Ile to jest? Ja pierdykam. Nie, no, bajka, poezja, po prostu poezja. Wyskakuj z kąta. Poezja. Policja jeździ. W ogóle właśnie, słyszałem, że niby policja może tutaj łapać. Ciekaw jestem, jak to w ogóle działa. Czy to działa na pewno? Jeśli działa, to zrobimy sobie kiedyś wyścig z policajkami. I będziemy cisnęli je. Ale to muszę wiedzieć, muszę mieć pewność, że na pewno to działa. Oczywiście przy drogach komis, koło komisu. Jeszcze raz powiedz. Wywalnij któregoś, się przekonasz. No w sumie prawda. No, na razie wolę nie ryzykować. Zrobimy to jak coś na jakimś innym koncie. To konto typowo przeznaczamy na... Dobra, wetniemy się za kampera. No rozpędź się już troszkę, chyba możesz, nie? Czy... Nie ma opcji, że przekroczysz prędkość, chociaż o mile. Okej, kierunkowskaz oczywiście nam niepotrzebny. Dobra, już mógł przyspieszyć, to przyspieszył. Co my tu mamy? Przejazd kolejowy? Czy mi się tylko przewiduje? Przewiduje, dobra. Mniejsza, nie było pytania. Kolejna jakaś firma wielka. Dosyć wielka w sumie. No nie jest jakaś ogromna. Okej, odkryto agencję pracy. Bardzo fajnie agencje pracy również wyglądają. I szczerze powiem wam, że nawet nie patrzyłem na ustawienie graficzne tej gry, więc nie wiem, czy gram na pełnych ustawieniach, na maksymalnych, czy gram na takich samych ustawieniach, na przykład jak Eurotracka. Nie wiem, jak to wygląda, ale na drugi odcinek na pewno sobie to sprawdzę, bo teraz zapomniałem. Tym bardziej, że chciałem dla was od samego początku po prostu nagrać. Pierwsze uruchomienie, ja pierdzielę, ale hopki hopie. Przecież jak tu się rozpędzisz, to możesz wyskoczyć hopie w powietrze, nie? Typowa Ameryka, tam nie ma, że równasz drogę, żeby po prostu było prosto i w miarę poziomo, tylko tak jak jest górka, tak po prostu jest droga wyłożona. Góra, dół, lewo, prawo, lecimy. Piękne, po prostu piękne. Tekstury, wjechałem właśnie na jakąś pustynię taką ala. O hopie, nawet jak się nazywa, takie kulki, co na pustyniach latają, nie wiem, jak to się nazywa. No wiem, o co chodzi. Takie, nie wiem, czy to z czego to jest, trawa uschnięta, czy co to jest, takie krzaczki latają, no. Coś pięknego, chłopie, jedziesz sobie i przez trasę ci przyjeżdża, nie? Znaczy przez trasę, przez drogę, przelatuje? Nie wiem, jak to... No i kolejna cała gromadka. Szkoda tylko, że to jeszcze nic jakoś tam nie oddziałowuje na nas, na przykład, że, nie wiem, lekko nam odbija kierownicę czy coś,
ale mimo wszystko pomysły bardzo fajne. Tak samo w sumie w Eurotrucku mogliby wprowadzić jakieś zwierzęta od czasu do czasu przebiegające. Również byłoby fajne. Oczywiście pewno... Dzik na ulicy. A czy wiesz, ludzie są czasami na przejściach, na przykład mogą przychodzić w Eurotrucku i przejeżdżasz przez nie, nic się nie dzieje, nie? Tak samo mogłoby być ze zwierzętami. Aczkolwiek jakby prowadzili, żeby się coś działo po uderzeniu w zwierzę. Boże, jaka gromada tych krzaków przeleciała. Ja pierdzielę, normalnie jeden za drugim leci. Jakby coś się działo po wjechaniu właśnie w takie zwierzę, to powiem ci, że również byłoby ciekawie. Lecisz w nocy sobie, niby hajda, 110 w lesie, a tu nagle dzik z lasu i jeb! I nie ma. I trasa zakończona, musisz się tepać do serwisu, bo dzik ci pół ciężarówki rozwalił. No gdzie? No nie no, ciężarówka to wiesz, prędzej ciężarówka dzika rozwali, ale no jakieś tam uszkodzenia byś miał, nie? No tak, no bez przesady. Dobra, stopujemy. I patrzmy, możemy jechać? Nie, nie możemy, bo tam jeszcze jedzie. No jedź, kolega. No nie, no znowu jedzie. Nie skręcajcie tu, koledzy. O, patrz, jak się rozpędzili, tak będą jechali, nie? I niewiele. Z lewej czysto, a z prawej będą jechali. I co chwilę ktoś skręca. Dobra, czekajcie, uznajmy, że już pojedziemy. Bo nikt nie skręca. To teraz pytanie, czy ktoś nas puści. O, puszcza nas kolega, dobra, dziękować. Zaraz mu podziękujemy, puszczając mu oczko. O, jeszcze bym w Mustanga przypierdzielił, chłopie. Czekaj, chcę jechać na prawy pas. Nie jedź tutaj, dobrze. Dobra. Czyli ruch AI jest naprawdę całkiem ogarnięty tutaj. Jeśli wyjedziemy, zauważam, że to powiem, że chcemy wjechać na pas, to się zatrzymają, wpuszczą nas. Stacje całe również są bardzo fajnie w sumie zrobione. Nie mam do nich jakichkolwiek zastrzeżeń. Duże parkingi. Jaram się, po prostu się ludzie tak jaram niesamowicie, że to jest po prostu masakra. O, policja sobie stoi na poboczu. Wyczekuje, pewno zaraz wyjedzie po kogoś. No, to kurde, no to... Coś pięknego, coś pięknego. Nawet nie wiecie, jaką radość mi sprawiła dzisiaj ta wiadomość, że już dzisiaj można grać i przede wszystkim nagrywać filmy. Bo sam może nagrywać, to znaczy grać, to wiecie. Ale podzielić się tym z wami, nagrać dla was film, to jest całkiem co innego. I no i jaram się, no nie mam innego słowa po prostu na dzisiaj. Słowo na dzisiaj to jest jaram się i tyle. Dobra, czerwone światło jeszcze. Dobra, mamy już miasteczko odkryte, więc za chwilę będziemy u celu. Aha, on pojechał na czerwonym świetle, okej. Okej. Działki na sprzedaż, no Boże. Poezja nad poezją. Co tu się dzieje? Co tu będzie się działo dopiero na serii w ogóle? Jak multiplayer do tego ewentualnie wyjdzie, z Wujkiem Bohunem się tu spotkamy. Będziemy jak Kroki Rojo, tylko że w Eurotrucku, w ATS-ie w sumie, w American Truck Simulator. Poezja, poezja. Dobra, jesteśmy już u celu. No i co, trzeba będzie się wyładować. A powiem ci, że fajna opcja jest w sumie z tym, tym, że najpierw stoisz sobie, wjeżdżasz do doku, wybierasz, masz kilka opcji zaparkowania, albo bardzo łatwa, czyli po prostu dajesz komuś i ktoś ci parkuje za ciebie, albo bierzesz sobie bardzo łatwą opcję, czyli zazwyczaj wjeżdżasz po prostu przodem, albo opcję taką już dla, że tak powiem, wtajemniczonych, gdzie po prostu parkujesz tyłem i często również z przeszkodami jakimiś. Dobra, zobaczmy, jak tutaj będziemy mieli opcję i gdzie będziemy musieli zaparkować. Okej, okay, enter. Po prostu tyłem, tylko że to będzie tam po lewej stronie. Boję się, że będzie ciężko i że trzeba zrobić coś takiego.
Boję się i od razu to zrobię, ale powiem wam, że będzie ciężko teraz. Dobra. Nie to. Nie. Czekajcie. W tą stronę. Dobra. Cofamy. Cofamy, dobra. Oż się wystraszyłem, chłopie, butelka mi wystrzeliła obok. Lol. Dobra. Dobra. Teraz trzeba zahamować, odbić kierownicę całkiem w drugą stronę. Aha, okej. Okay. Trochę krzywo, ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak bardzo ładnie sobie poradziłem, bo teraz wystarczy tylko i wyłącznie naprostować. Nie. Czekajcie. Bo mi się czasami już myli. Jak stoję tak i za długo myślę, w którą stronę mam skręcić, to jest źle. Dobra. Okej. Okay. Po raz pierwszy lekkie problemy z parkowaniem, ale mimo wszystko było całkiem ok. Kolejne, bardzo ładna dostawa. No i co? Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście na naszym kanale po raz pierwszy, to zostawcie suba. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym naszym filmem. Zapraszam również do innych serii. No i tyle. Ja wam dziękuję. Do usłyszenia, mam nadzieję, że za niedługo. I pamiętajcie, żeby śledzić dzisiaj naszego Facebooka, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że odpalam live'a właśnie z ATS-a. Więc to by było tyle. Trzymajcie się, no i do kolejnego.